Dzień dobry, tu ja mówię. No nie mam dzisiaj, proszę Państwa, najlepszego nastroju. Po pierwsze, to jest ciężki poniedziałek. Po drugie, stała mi się bardzo przykra przygoda. I to tak, że aż mi się prawie ryczeć chce, jak mówią dziewczyny. No ale trudno. W życiu trzeba podejmować różne ryzyka. Trzeba podejmować różne wyzwania. Nie zawsze się to udaje. Trzeba zaczynać w takiej sytuacji od nowa. Ja nie należę do tych, którzy się poddają. Pomimo bardzo, ale to bardzo przykrej przygody, jaką się wydarzyła. Zakasuję zaraz rękawy, idę jeszcze raz do roboty. Proszę Państwa, no innym się zdarzają też rozmaite przygody, a największe przygody zdarzają się, proszę Państwa, zawsze ekspertom. To jest jakiś niebywały fenomen. Państwo będziecie może czuli się zaskoczeni tym, że gdzieś tu też czytałem w komentarzach, bo to komentatorzy to zawsze studnia bez dna, że ja to się oczywiście na wszystkim znam, czy tam, czy rakieta, czy statek, czy łódź podwodna, czy wojna, czy pomór, czy chleb do upieczenia, czy wymiana koła, to do wszystkiego jestem specjalistą. No nie, proszę Państwa, to oczywiście tak nie działa. Ale każdy ma rozum i każdy potrafi wyciągać wnioski na podstawie dość prostych faktów. No, jeśli taki pan Krzysztof Hołowczyk, bo o nim chcę właśnie mówić i o tym wypadku, gdzie zginęła czwórka, z czego jeden był trzeźwy, synowie, tak zwana, kiedyś to była bananowa młodzież się nazywała, teraz to się nazywają dzieci celebrytów. No i pan Hołowczyc, oglądając te internetowe filmiki, to też jest, proszę Państwa, przekleństwo z tą analizą tych internetowych filmików, doszedł do wniosku, że do tego śmiertelnego wypadku z udziałem tych czterech młodych ludzi doszło dlatego, że w ostatniej chwili miał im biec na drodze pieszo, on właściwie nie biegł ten pieszo, tylko próbował wejść, ale zobaczył, co się dzieje, jak szybko jedzie ten samochód i się cofnął, i to ponoć miało rozkojarzyć tego młodego kierowcy już świętej pamięci, którego nie ma wśród nas, i to miało być zdaniem eksperta Krzysztofa Hołowczyca. Dla tych, którzy nie wiedzą, kto to jest, to jest znany rajdowiec, kierowca zawodowy. Notabene też miał własne przygody. Był z jednej strony patronem bezpiecznej jazdy, a z drugiej strony tam jechał chyba 190 na godzinę jakimś przebojowym Nissanem. No tak czy inaczej, na podstawie tylko tego filmiku pan Hołowczyc wywiódł całą tyradę i właśnie wskazał niejako winnego na tego pieszego. No a teraz, proszę Państwa, ostro się z tego wszystkiego tłumaczy. No bo po pierwsze, już mamy ustalenia policji i są one, proszę Państwa, następujące. W terenie, gdzie było ograniczenie i w ogóle jakiś remont drogi, ten kierowca tam pachołków praktycznie nie zauważył, bo tam była cała taka seria tych pachołków, które było zwężenie jezdni do jednego pasa. No więc na tym odcinku drogi, gdzie było ograniczenie do 50, jechał 150. Alkoholu we krwi miał 2,3 promila, to była szarówka, to już był, i jeszcze w dodatku taka pogoda nieciekawa. Także tam jest małe prawdopodobieństwo, aby on w takim stanie widział te, chociażby te pachołki ustawione seriami, a dopiero co mówiąc o jakimś tam pieszym, który się z tej szarówce zlewał, jego co ledwo było widać, trzeba było się dobrze na spokojnie przyjrzeć przed monitorem komputera, aby go wychwycić. No ale ekspertom nie przeszkadza z ex-katedra wygłaszać, no, proszę Państwa, no takich idiotyzmów. Ja jestem człowiekiem, który zawsze stara się zwracać uwagę na detale, bo rzeczywiście czasami jest tak, że jeden detal może zmienić całą historię, zamiast w szczęśliwy finał to w wielką tragedię. I być może, proszę Państwa, takie próba wtargnięcia na jezdni przez tego pieszego, gdyby to się działo w jakichś okolicznościach, no nie wiem, gdyby właśnie zawodowy rajdowiec jechał trzeźwy w dzień i widział wyraźnie, co się dzieje, to rzeczywiście mógłby odruchowo albo przyhamować, albo ruszyć kierownicą i wtedy by doszło do tragedii. Ale tutaj, proszę Państwa, przyczyny tragedii są jednoznaczne. No mamy nietrzeźwych trzech pasażerów, jeden trzeźwy, który kierował na początku, no ale później właściciel tego samochodu
ten syn celebrytki wygonił go z miejsca dla kierowcy i przesiadł się, i to on spowodował ten wypadek, i to był ten najważniejszy w skutkach błąd. No, jeśli ktoś ma 2-3 promila we krwi i jedzie 150 po mieście, w dodatku w obszarze, gdzie jest remont i gdzie jest zwężenie jezdni, no to proszę Państwa, no nie wiem, no to trzeba właśnie być ekspertem, żeby wygłaszać jakieś dziwne teorie pod tytułem, że kluczowym momentem i bezpośrednią przyczyną tej tragedii był pieszy. To proszę Państwa, to się trochę albo w ogóle w głowie nie mieści, takie podejście, takie zachowanie, ale to nie jest nic nowego, proszę Państwa. Czy to jest ekspert od samochodów, czy to jest ekspert od samolotów, czy to jest ekspert od pomoru, czy jeszcze jakiś inny ekspert od cieplenia klimatu, to oni wszyscy mają tą jedną cechę wspólną, że w zależności od tego, jakie jest polityczne zapotrzebowanie, czy towarzyskie, no to takie ekspertyzy wygłaszają. No wszędzie tam, gdzie sprawy dotyczą zwykłych, szarych ludzi, no to może im się od czasu do czasu uda coś ustrzelić i powiedzieć coś mądrego, ale generalnie w sprawach, gdzie są zaangażowani znani ludzie, czy też nie daj Boże politycy, no to proszę Państwa, opowiada się mnóstwo bzdur tylko i wyłącznie po to, aby jakąś tam osobę wybielić. Nie wiem, czy pana Hołowczyca coś łączyło z tymi, no już nie żyjącymi rajdowcami, pożal się Boże, czy też nie. Czy to też może było tak, że pan Hołowczyc czuje się właśnie fachowcem, którego wiedza jest nie do podważenia i dlatego strzelił taką głupotę, niekoniecznie się zastanawiając nad wszystkimi okolicznościami sprawy, a przede wszystkim ich wszystkich okoliczności nie znał, bo dopiero teraz na dniach pojawiły się te informacje już potwierdzone, jak rzeczywiście wyglądała ta tragiczna i ostatnia podróż tej czwórki, czyli alkohol plus prędkość. No ale to jeszcze gorzej świadczy o panu Hołowczycu, że nie mając pełnej wiedzy podejmuje się takiej analizy, no i kończy tak marnie, bo teraz gdzieś się tam tłumaczy po mediach, oczywiście w swoim stylu, że hejterzy, że to, że tamto, że ma prawo do własnej opinii i tak dalej. No oczywiście, że ma prawo do własnej opinii, no ale jeśli ktoś jest, nie wiem, no właśnie patronem bezpiecznej jazdy i wygaduje takie farmazony, że pieszy zawinił i doprowadził do tragedii, a pomija najbardziej istotne fakty w tym wszystkim, czy raczej może nie tyle pomija, bo on chyba zdaje się wspomniał nawet o tej prędkości, na pewno wspomniał, alkoholu nie wiedział, tylko że zrównuje jakby, na jednej szali to stawia, no to proszę Państwa, brzmi to i wygląda beznadziejne, no z czegoś pan Hołowczyc powinien zrezygnować, no moim przekonaniu na pewno powinien zrezygnować z akcji pod tytułem Bezpieczna jazda. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na wnioski, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. No, wniosek jest taki, że generalnie co do ekspertów wszelkiej maści należy zachować dystans i starać się samemu, no oczywiście posługując się też wiedzą, ale pewnych ludzi, sprawdzonych ludzi, to tacy raczej w telewizji nie występują, i posługując się wiedzą ekspercką, dochodzić do własnych wniosków i przeprowadzać własne analizy. No, rzecz jasna, nie w każdej dziedzinie, nie w każdym zakresie, ale gdy z pomocą dostępnej wiedzy i jakiegoś głosu prawdziwego fachowca pewne klocki się zaczynają układać, no to zrozumienie każdej sytuacji staje się po prostu łatwiejsze. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapomniałem na śmierć, jeszcze nie dziękuję Państwu za uwagę, bo jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, no po co w ogóle o tym wszystkim wspominać, po co w ogóle o tym wszystkim mówić i zawracać Państwu głowę w przypadku takiej mało istotnej, by wydawałoby się, w wymiarze społecznej, no było, nie było też tragicznej sytuacji. No dlatego, proszę Państwa, że w przypadku pana Hołowczyca i tego nieszczęśliwego wypadku, no to w cudzysłowie jeszcze mała bieda, no ale jeśli ci eksperci
ze swoimi pomysłami, ze swoimi diagnozami, ze swoimi ekspertyzami wpływają bezpośrednio na nasze życie. A tak, jak wiecie Państwo doskonale, było w przypadku pomoru i tak, tak jest ciągle w przypadku konfliktu na Ukrainie i wiele, wiele innych kwestii, chociażby w sprawie wspomnianego ocieplenia klimatu, gdzie wiadomo, że to jest potężny biznes, za tym stoi potężna kasa, a niestety my jesteśmy fundatorami, my jesteśmy sponsorami całego tego niezbyt czystego interesu. No to z tego względu i z uwagi na to pozwoliłem sobie Państwu zawracać głowę, znów powtórzę, mało, w cudzysłowie mało istotnej sprawie. No było, nie było, doszło tam do tragedii, nie żyje czwórka ludzi, więc tego też nie wolno bagatelizować, bo nieszczęścia chodzą po ludziach. Co tutaj niestety nieszczęście poszło raz, no co tu dużo mówić, z głupotą. Ale kiedy takie wypowiedzi, takie opinie dotyczą bezpośrednio, to jest ingerowanie wprost w nasze życie. No w czasie pomoru to było wprost ingerowanie w nasze życie. I tacy ludzie za to raz biorą pieniądze, dwa robią sobie sławę i karierę. No to jest coś, na co trzeba cholernie uważać i za każdym razem, jak się pojawia słowo ekspert, trzeba mieć zapalane w kilka lampek alarmowych, żeby wiedzieć, że nie wszystko, co taki człowiek powie, jest święte, a z reguły, czy może bardzo często, jest to właśnie mówione po coś, pod kogoś, dla kogoś. Teraz już dziękuję Państwu za uwagę na 100%. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w następnym odcinku.